Mamy na przykład podjąć decyzję o tym, czy zmienić pracę, czy nie. No nie, mamy propozycję zmiany pracy, albo nie mamy takiej propozycji, natomiast w tej pracy, w której teraz jestem, naprawdę nie jest ok. No i ja mam podjąć decyzję, ta decyzja gdzieś we mnie chodzi. Jak wtedy mają się do tej decyzji te reguły, bo te reguły one mają mieć zastosowanie do mojego codziennego życia. Przede wszystkim, żeby one miały mieć zastosowanie, to naprawdę dobrze było, żebym trochę więcej się modlił. Po prostu częściej był z Panem Bogiem na modlitwie, w różnych dialogach z Nim, pójść na mszę częściej. Po prostu, żebym, jeśli mam jakąś ważną rzecz do podjęcia, jakąś decyzję, to ja naprawdę wtedy potrzebuję więcej modlitwy. I wtedy, jeśli ja zaczynam się modlić, to ja mogę odczuć te rzeczy. Mogę odczuć te rzeczy. Jeśli mam podjąć decyzję o zmianie pracy, jeśli ja mu zadam takie pytanie: Panie Boże, ja chcę podjąć taką decyzję, która i dla mnie będzie dobra, najlepsza, ale i też taka, która Ciebie cieszy, która jest według Ciebie najlepsza. Czyli jakby zadając sobie takie pytanie, stajemy twarzą w stronę Pana Boga w momencie, kiedy zadajemy Panu Bogu pytanie: Jezu, co Ty byś zrobił na moim miejscu? Ja sam osobiście chciałbym podjąć taką decyzję, że zmieniam tą pracę. Po prostu zmieniam tą pracę. Ja tutaj już dłużej nie jestem w stanie wytrzymać, bo jest jakaś bardzo konkretna sytuacja. Przykładowo jestem naprawdę źle opłacany za tą konkretną pracę, którą robię. W takiej sytuacji wydaje się, że zły duch będzie Ciebie napawał lękiem. Będzie Ci dawał jakieś różne argumenty, takie i różne inne, po to, aby Cię w tym złym stanie utrzymać, żebyś Ty nie poszedł do przodu. Natomiast dobry duch, jeśli Ty w tym procesie decyzyjnym modlisz się i starasz się iść w stronę Pana Boga, dobry duch będzie Tobie pokazywał, przez pocieszenie, przez wewnętrzny pokój, będzie Cię przekonywał aż do skutku, że tę decyzję trzeba podjąć. Natomiast gdyby ta decyzja była nie po drodze Pana Boga, no nie, gdyby się okazało, że Ty idziesz w złą stronę, bo na przykład zmieniasz tę pracę ze złej intencji. Nie wiem, przykładowo, wcale nie musisz mieć tej innej pracy, ale zazdrościsz sąsiadowi, no nie, no to wtedy naprawdę inaczej może się potoczyć. Być może Pan Bóg postawi przed Tobą jakieś różne przeszkody. Będzie dawał Tobie jakieś niepokoje z tym związane, bo nie idziesz w dobrą stronę. To się sprawdza. Mogę Wam powiedzieć, że po tych kilkunastu latach uczenia się i bycia w tej duchowości, to się naprawdę sprawdza.